W dzisiejszym odcinku pójdziemy do domu SpongeBoba i rozbudujemy naszą bazę pod jego łóżkiem, ponieważ kto wie, czy nie przyda nam się kiedyś jeszcze ta baza i czy nie byłoby fajnie, gdyby ona była troszkę bardziej rozbudowana. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, ponieważ filmy są tutaj codziennie o godzinie 19:19, tak samo jak codziennie filmy są na kanale moim vlogowym, więc serdecznie was tam zapraszam, ponieważ tam odcinki od poniedziałku do niedzieli, czyli w każdy dzień tygodnia, wtorek, czwartek, sobota pojawiają się tam normalne filmy, piątek, środa, poniedziałek, środa, piątek, niedziela pojawiają się tam shorty, więc tak naprawdę ciągle na zmianę macie tam jakiś materiał, więc serdecznie was tam zapraszam, a ja już startuję z tym, co dzisiaj mam do zrobienia. Ogólnie ja to muszę pójść tam sobie do tego SpongeBoba i przypomnieć, jak wygląda w ogóle ta cała baza, ale zanim to ja wezmę sobie jednak jakieś rzeczy mimo wszystko do tej mojej bazy, żeby wiedzieć mniej więcej, jak ją można by było rozbudować. Na pewno przyda nam się troszkę półpłytek tych dokładnie i tego. Przyda nam się też troszkę piasku, ponieważ tam piasku jest masa, tylko my piasku totalnie nie mamy, więc chyba piasek sobie po prostu... A nie, mam coś. Piaskowiec też może być, więc weźmy sobie to. Weźmy sobie te płotki. Piasku będziemy musieli uzbierać troszkę z bikini dolnego, po prostu będzie trzeba zabrać, bo... Bo ja nie... A nie, mam trochę piasku, dobra, to jednak nie będzie trzeba. Mamy piasek. Co by tam jeszcze mogło się przydać? Kurczę, nie wiem. Totalnie nie mam pojęcia. Dobra, nieważne. Lecimy tam, najwyżej będziemy się tutaj wracać. Wszystko, co myślę, że mamy i co potrzebujemy, już mamy, więc dobra, lecimy w tamtą stronę. Dobrze, a więc lecimy od razu do SpongeBoba na chatę, zobaczyć, jak to tam wygląda, sobie przypomnieć wszystko. Tutaj, jak widzicie, w ogóle jest całkiem ciekawa sytuacja, bo tu się troszkę rzeczy pozmieniało. Nie wiem, czy ja to już wam pokazywałem na odcinku, ale są jakieś palmy. Tu jest jakaś restauracja, burgery u SpongeBoba. I szczerze mówiąc, już próbowałem tego burgera. Jeżeli nie widzieliście filmu, to pewnie dzisiaj jest chyba na kanale Paliona, więc możecie wejść. Dobra, uwaga, wchodzimy do środka. Jestem sam na serwerze, więc póki co mamy, że tak powiem, chill totalny. Nikt mnie tutaj nie powinien przyłapać, aczkolwiek jak ktoś tu wejdzie, to mamy mocną lipę. Dobra, lecimy od razu na górę, ponieważ tam jest ta moja baza pod jego łóżkiem. No i ją właśnie przydałoby się fajnie rozbudować. Ja mam pewien plan na tą bazę, więc może to fajnie wyjść. Ej, tu są dwa łóżka? Tu było jedno łóżko. No to już wiem, jak rozbudujemy. Dobra, wchodzimy pod łóżko w takim razie w tym momencie. Chociaż nie, wejdziemy sobie inaczej, wejdziemy sobie tutaj od boku. Właśnie nie zabrałem tych, o tego właśnie, dobra, musimy, dobra, tu mi się to nie zawali, więc zabierzmy to stąd. I musimy postawić tutaj, o kurde, nie postawię, dobra, muszę stanąć tak, albo tu postawić, tak, o, tak mogłem postawić, dobra, tu, jesteśmy na dole, dobra, przejdźmy sobie tutaj, rozwalmy to, dajcie mi to, dobra, jest, dajemy... Nie, no to dobrze tu było, to tak tutaj miało być. Dobra, robimy tak. Tutaj ogólnie to jest jedyny problem tej bazy, że tu się nie da inaczej przejść, chyba że to rozwalimy. Ej! A nie, bo tutaj... Dobra, zrobię tak. Może to się nikt nie zorientuje tam na dole, że jest troszkę inaczej, wiecie, o co chodzi. Więc może zróbmy, że jest coś takiego. Tu rozwalmy to. Aha, tylko ja tu i tak muszę czymś zamurować. To jest problem całej tej bazy. Musiałbym zrobić o jeszcze jedno dalej. Dobra, robimy jeszcze jedno dalej. Może teraz to będzie, nie wiem, zobaczymy, jak to od dołu wygląda. Najwyżej tam to pozmieniamy. Dobra, rozwalmy to tutaj, tak żeby to wyglądało, bo ja tutaj to zamurowałem, żeby tego nikt nie odnalazł. Ale jak to odmurujemy sobie... O, tutaj nie, tutaj już mnie poniosło, tu nie. Ale tu pod łóżkiem można teraz zrobić jakieś... Dobra, w sumie nie potrzeba tu w tą bardziej stronę rozbudowywać. Niech jest tak, tu musimy dać to. Tutaj w tym miejscu musi być... Tu musimy dać na dół coś, musimy dać coś na dół. Dobra, zróbmy w takim razie sobie crafting. Dajmy tu crafting, zróbmy patyki, zróbmy... to też, ale nie tylko to chciałem zrobić to dokładnie, żeby tutaj postawić tu i tu. I w tym momencie można postawić to tutaj. A to i tak nam się przyda, bo teraz uwaga, robimy tak. Hup. Dobra, jest świetnie. Bierzemy sobie ten crafting i teraz z tej bazy mamy bezpośrednie przejście. Tu zamurujemy jeszcze, żeby to tak dobrze wyglądało. Tutaj to mi troszkę koliduje, ale dobra, niech sobie jest. No i tak to tu wygląda. No i mamy przejście do naszej tajnej bazy. Dobra, ta baza tutaj, która jest, jest przecudowna, tylko by się przydało. Trzeba ją jakoś zorganizować jakoś, ale Milki wyjechała, jakoś tak nie było kiedy tego zrobić, ale jak ona wróci, to się tym zajmiemy. A aczkolwiek ja chciałem tutaj, chociaż nie, no jak patrzę, to ja tutaj za bardzo tego nie rozbuduję. Kurczę, miałem pomysł jakiś na to, ale ja sobie przypomniałem, że dopiero teraz sobie przypomniałem oczywiście, że tutaj jest masa piasku i że my po prostu nie jesteśmy w stanie tutaj tego przejść, wiecie, nie przeskoczymy tego. Jest tu piasek, no i nic z tym nie zrobimy, wiecie, tu nie ma szans w ogóle jakkolwiek tego rozbudować, bo wszędzie jest piasek, który może mi, że tak powiem, wiecie, upaść na dół. Więc tu jeszcze trzeba to zamurować z tej strony. Dobra, czekajcie, musimy to zrobić tak. Rozwalmy to łóżko, postawmy tu. Ok, i postawmy łóżko tutaj. No i fajnie się to prezentuje. No i git. No myślałem, żeby to jakoś rozbudowywać, chciałem zrobić wyjście na zewnątrz. Ukryta skrzynka SpongeBoba. Dobra, zobacz. Zobaczmy, jest jakaś mapa. Ej, czy ja mogę to zabrać? Jest mapa, ok. Ej, widzicie tego X-a tu? Ej, tam coś jest ukryte?
Ej, czy to jest, czy ktoś już to odnalazł? Czy to tak jest odkryte? Nie wiem, czy tak powinno być. Słuchajcie, zamuruję to, ale... Ale sprawdzę. Ale sprawdzę, dokąd ta mapa prowadzi, bo jestem mega ciekaw. Czy ktoś to, czy ktoś już to odnalazł, że to jest takie odkryte? Czy może Spadżo zapomniał zamurować? Nie wiem, nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, przekonamy się. Dobra, zobaczmy, gdzie to jest. To jest tam, czyli to jest dokładnie, jeśli mnie nie myli... nie myli ten, to to jest tu. I co tam robią delfiny? I żółwie. Tu tego nie było. Bo poza tym delfin jest w stanie tutaj przeżyć, to nie jest za mało jakby... Nie wiem. Może, a może nie, może to już jest na tyle duży, że są w stanie przeżyć. Ej, dobra, nie wiem, dobra, nieważne. Dobra, lądujemy tutaj, lądujemy tu, zobaczmy, co to jest. To jest ewidentnie tutaj w tym miejscu. Czyli dobrze, dobrze to wymierzyłem, czyli to jest dokładnie tutaj. Dobra, co tam... Ej, tam coś się świeci na dole, co jest grane? Dobra, tu jest ten X-ik, dobra, możemy tam wskoczyć, no dobra. Ej, dobra, idę to zobaczyć. Tylko ja nie mam nic do... Ała! Co jest? Co mnie uderzyło? Ha! Nie, dobra, boję się tu być. Co jest? Jakieś zabezpieczenia, co tu się wydarzyło? Co jest grane? Delfin mnie uratował, pomógł mi wypłynąć. Ale dlaczego ja dostałem jakieś obrażenia? Co tu się wydarzyło? Ej, tam jest jakaś bariera. Tam jest jakaś bariera, tam się nie da spłynąć. No dobra, jeszcze raz próbuję. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Szybko, 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 szybko. A! A to mnie ta ryba bije! Dobra, kurde, się wystraszyłem. Dobra, jest... Coś, kurczę, jest. Jest żółw na przykład. Żółwiu, wypłyń se. Idź, płyń do góry. Leć, uciekaj. Uciekaj, nie bądź tu więziony. Dobra, o co tu chodzi w ogóle? Ej, to wygląda tak, jakby z jednej strony była baza jakaś, nie wiem, SpongeBoba, z drugiej strony tego, Patryka. Co jest? Co jest grane? Nie, to się... O Boże. Ej, Patrykowi tak zależy na tym, żeby wyrwać jakąś dziewczynę, że on zrobił sobie fabrykę tulipanów. Ja mu powiedziałem ostatnio, że Milki lubi tulipany i ma w domu masę tulipanów. I on wyruszył i zrobił farmę tulipanów. Co jest grane? Co jest grane? Co ten Patryk odwalił? Ile on tu tych tulipanów ma? Ja nie mogę, nawet nie chcę mi się tego liczyć. Bardzo dużo, ale nie, policzę z ciekawości. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli to mamy 9 na 9, 81. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Czyli to jest 17. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 17 plus 5 to jest 22. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 22 plus 9, 9, 32. 22 plus 9, Ej, ale mam laga, nie, 22 plus 9 to jest 31, kurde, ej, już się tak pogubię, dobra, 31 plus 81, czyli to jest 80, 112. Widzowie, ciężka matematyka, naprawdę. Ja, mój mózg paruje, ja już do szkoły nie chodzę, to się odchodzi z wprawy. Ale 112 tutaj jest tulipanów, jeśli dobrze liczę. Poprawcie mi w komentarzach, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się, że tak. Ale dobra, niesamowite to jest, że on się aż tak postarał. Ale dobra, zobaczmy, tu są jakieś piece. Ma bloki z węgla, dobra, dobra. Ale wejdźmy sobie dalej, zobaczmy, co on tutaj kryje się. Ej, dobra, on tu ma jakiś basen. Co jest grane? Ej, co ten SpongeBob tu kombinuje? O, tutaj suszy swoje gąbki! Nie no, już wiem. Dobra, on tu wchodzi, wkłada tu gąbkę, która jest mokra. Patrzcie, przykładowo, albo nie, bo może zauważy, że ja tu byłem. Bo mu się zacznie to przepalać. Ale wiecie, o co chodzi, tu wsadza gąbkę, ona się suszy. Tutaj jest to coś właśnie. I tutaj to daje. I on ma, kurczę, dobra, czyli przepalił cztery ten. Dobra, czy tutaj nic nie ma, czyli dopiero jakby to zaczął co robi, cokolwiek. Tu ma jakieś rzeczy, ma jakiś obraz nawet. I ma basen. Ej, odkryliśmy jakąś w ogóle bazę od SpongeBoba i Patryka. Ja nie wiem, o co chodzi. I totalnie nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest. Ale to jest dla mnie podejrzane, że w ogóle Patryk ma tyle kwiatków. Ej, dobra, to jest ciekawe. Podoba mi się to jego zaangażowanie, okej, okay, ale jestem w szoku, że w ogóle coś takiego zrobił, że wpadł na coś takiego. Patryk raczej taki trochę głuptas. Dobra, tutaj pusto. No tu pewnie, to wszystko wygląda jakby dopiero co powstało, bo mi się wydaje, że tego tutaj w ogóle nie było, wiecie. Zauważylibyśmy to chyba wcześniej. Chociaż, no nie wiem, kto spływa na dno jakiegoś jeziorka. No dobra, może byśmy tego nie zauważyli, nie mówię, żebyśmy zauważyli, ale wszystko wygląda tak, jakby to było po to, żeby tutaj sobie składować te mokre gąbki. Tutaj je suszyć, w sensie ten SpongeBob. Tu, żeby mógł sobie składować już wysuszone gąbki. A to
Nie mam pojęcia. To wygląda tak, jakby on tutaj te gąbki namaczał. Wiecie, o co chodzi, że on tutaj na przykład bierze teraz sobie taką gąbkę. Znaczy nie, tu jest tą. Czyli nie. Czyli to jest chyba tak... Nie wiem totalnie, jak to jest. Ale tak jakby sobie brał te gąbki, ale... No bez sensu jest, to jest syzyfowa praca, no przecież to nie ma sensu. Przecież on tu jedno zrobi i zaraz moczy i tak w kółko węgiel marnuje. Nie, tu jest jakiś wielki plan. Mi się wydaje, że ten basen to jest tak tutaj już tylko, żeby on sobie... Może on sobie tu pływa. Może... Ej! Teraz ogarnę, że ten basen wygląda tak jak ten basen, który został zbudowany u mnie na chacie. Tylko jest o wiele mniejszy. Ej, to może to tutaj już było wtedy. I może on to zrobił sobie, jakby wiecie, po to, żeby... jakby tam u mnie zrobił, bo chciał mieć większy. Dobra, nie wiem, to jest powalone, ale on po coś te gąbki składuje, ja muszę się dowiedzieć po co. Ja w takim razie wracam z powrotem, tutaj jest jakaś taka ryba, co ona tutaj tak syczy i mnie tutaj kąsa. Tam na dole jest, na dole pilnuje, patrzcie skubano, dobra. Ja idę oddać tą mapę, musimy oddać tą mapę, bo on się zorientuje, więc musimy tą mapę oddać. Już wiemy, gdzie jest ta jego tajna baza, więc totalnie jakby nie potrzebujemy tej mapy. A oddajmy ją, żeby on się nie zorientował i będę musiał w ogóle pośledzić go i się dowiedzieć, o co chodzi z tamtym miejscem i po co mu w ogóle jest ta mapa. To jest mega dziwne. Dobra, miałem rozbudowywać bazę, a tutaj wyszło na to, że jakąś inną bazę znalazłem. Niesamowite, dobra, odłóżmy tą mapę tu, zamurujmy to, dwie rzeczy, nawet tak, żeby wiecie, żeby on nie spodziewał się, że ktokolwiek to odnalazł. Tutaj, patrzcie, tu ma gąbki przepalone już, czyli pewnie tam coś przepalał albo stamtąd zabrał, nie wiem o co chodzi. Dobra, bazę tutaj mamy zrobioną tak, że jej nie widać, jest wszystko git, dobra, wracamy z powrotem. Ej, dobra, to co odkryliśmy, to jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite, tajna baza SpongeBoba i Patryka mają jakąś wspólną tajną bazę, o której nikt totalnie nie wiedział, to jest ciekawe. To jest ciekawe, no ale dobra, ja w tym momencie kończę odcinek, widzowie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam jeszcze raz na mój kanał Szybson Plus i na kanał Filip Szybko, na którym są codziennie filmy vlogowe, shorty i również normalne filmy. Zapraszam, ponieważ za niedługo będzie tam odcinek z nocy w namiocie. Serdecznie zapraszam, widzimy się jutro, elo!